Dzisiaj mamy stałego, zacnego i znamienitego gościa i w ogóle przy okazji, dla tych, co nie wiedzą, laureata Człowieka Roku 2013 Gazety Krakowskiej. To od dzisiaj, od dzisiaj. Od dzisiaj. Jak sobie pozwoliłem zamieścić komentarz na Facebooku, człowiek zeszłego roku, tego roku, wielu poprzednich i mamy nadzieję jeszcze paru następnych. No, drugim laureatem był profesor Bielański, który skończył w grudniu 101 lat, a więc w związku z tym pogadaliśmy sobie miło i sądzę, że ja do niego dociągnę. W takiej samej formie. Więc życzymy sobie panu profesorowi jak najlepiej i jak najczęściej. Drugi komunikat to jest taki, że 10 marca zaczynają się Dni Mózgu w Krakowie, jak co roku w marcu. Jak co roku pan profesor ma też tam wykład 12 marca. My tego niestety nie organizujemy, chociaż chcielibyśmy, ale zapraszamy w imieniu organizatorów do Kolegium Maksimum. Auditorium Maksimum, tak. Codziennie o godzinie 17 są wykłady, codziennie bardzo ciekawe, od poniedziałku do niedzieli, a szczególnie zapraszamy pan profesor na 12 marca, gdzie będzie wykład pana profesora. Kolejny komunikat to jest taki, że jako Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej podjęliśmy kroki, żeby łącznie z panem profesorem i jak już jesteśmy przy nagrodach, sformułować taką kolejną nagrodę właśnie za popularyzację nauki, wiedzy naukowej i światopoglądu opartego na nauce. I pan profesor zechciał wejść do kapituły tej właśnie nagrody, którą będziemy wręczać co roku w Dzień Darwina. Myślę, że Darwin się nie obrazi. Mamy już zaszczytną listę osób, które również wyraziły gotowość wejścia do kapituły. Pan profesor Paweł Gawlik z Uniwersytetu Warszawskiego, pan profesor Jerzy Kowalski, Glikman, pan profesor Jan Woleński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Instytutu Filozofii, pan profesor Jan Turnał z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz dziennikarze ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Tomasz Borejza, Patrycja Dołowy i patronat medialny nad naszą nagrodą będą mieli portal laickie.pl Katarzyna Tarnowska oraz tygodnik Przegląd i jego naczelny Jerzy Domański. Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie tej nagrody, wybierania laureatów. Kapituła, jak zasiądzie do pracy, to mam nadzieję, że do końca roku wybierze laureatów za ten rok i w lutym przyszłego roku ogłosimy uroczyste wręczenie, dyplomy. Czy to będzie nagroda pieniężna? Nie wykluczamy takiej możliwości i chętnie przyjmiemy kandydatów do ufundowania tej nagrody pieniężnej. Tak, natomiast na pewno będzie to dyplom honorowy, na pewno uścisk dłoni członków kapituły i chcemy też rozpisać konkurs, ponieważ nagroda będzie miała nazwę Pięknego Kwarka, więc ogłaszamy konkurs na wizualizację Pięknego Kwarka. Tutaj możliwości są bardzo duże, bo nikt nie wie, jak kwark wygląda, o ile wygląda. W związku z tym... Ale może być piękny, może musi być wolny. Musi być. Może być musi, nasz będzie piękny. Nasz będzie piękny, wybraliśmy go specjalnie, żeby było pięknie. Żeby już kończyć część jakby nieoficjalną. Dzisiejsza dyskusja miała być szersza, ale niestety ponieśliśmy straty chorobowe. Justyna Drat jest na L4, nie może mówić, w związku z tym pożytek z niej byłby też nie za duży. Natomiast myślę, że zobaczy i odsłucha nasze spotkanie na YouTubie. Zachęcam do oglądania naszego kanału, gdzie wszystkie wszechnice są dostępne do oglądania, do powielania, do przekazywania innym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się zmieniło w polityce narkotykowej tudzież antynarkotykowej, a zachodzą zmiany bliżej od Polski, tak na przykład w Czechach, nieco dalej w niektórych stanach Ameryki Północnej. Pierwszy urzędujący prezydent przyznał się, że palił trawkę. Pierwszy z urzędujących, natomiast palili zdaje się wszyscy w XX wieku, a i palił nieco wcześniej. Clinton się nie liczy, bo on się przyznał, że palił, jak już przestał być prezydentem.
Tak samo Bush Junior, który przyznał się po tym, jak już przestał być prezydentem, że robił różne rzeczy, a niektóre nawet pamięta. W związku z tym myślę, że postawa pana prezydenta Obamy jest pozytywna. Czekamy na wyznania pana prezydenta Komorowskiego, a w międzyczasie porozmawiamy o tym, co się zmieniło i komu trawka tak naprawdę szkodzi, a komu wręcz przeciwnie, kto na niej zarabia lub zarabiać chciałby. Oddaję na początek głos panu profesorowi, a potem myślę, że wszyscy będziemy mieli okazję, żeby wymienić się poglądami. Ja tak myślę, że to będzie taka dyskusja, prawda, że będziemy coś mówić w trzy osoby, a samemu jest dość ciężko udźwignąć taki cały... Pomożecie? No pomożecie oczywiście, a ja tak gierkowo to... Także ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście fajnie, ciekawie jest. Wiem, że teraz Rada Polityki Narkotykowej, bo wiem, w Polsce jest coś takiego i między innymi ja tam też jestem, ale tam są tak samo różni mądrzy ludzie, jest pan profesor Krajewski, jest pan profesor Marek Balicki, no także dużo ludzi i właśnie najbliższą rzeczą, jaką dyskutujemy, to będą dyskutowane dopuszczalne normy. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotna sprawa, dlatego że po prostu dopóki nie będzie tego, co jest w Portugalii, to co ja bym chciał, żeby w ogóle nie było żadnego karania za posiadanie czegokolwiek, to przynajmniej, żeby było tak z alkoholem. Teraz z alkoholem to niby straszna rzecz, prawda? Ale ja dokładnie wiem, ile ja mogę wypić, że nie piłem, a ile potem jest, że... Ja nie mówię, że polska norma akurat nie jest za niska, prawda? I w Polsce, jeżeli chodzi o alkohol, to ja bym zaproponował, żeby podnieść dopuszczalny poziom we krwi do norm zachodnioeuropejskich, czyli 0,5 promila, natomiast bardzo surowo karać, ale nie za samo ten, tylko tych, którzy jeżdżą, mimo tego, że im odebrano prawo jazdy. Bo to znaczy, że to jest lekceważenie prawa, to jest niezagrado, że ktoś sobie tam raz coś strzelił. Natomiast właśnie, ale przynajmniej wiadomo w Polsce, że jak mam poniżej 0,2, prawda, na szczęście nie będzie pełno obowiązku alkomatów, na zachodzie, jak jest poniżej 0,5, w Stanach, jak jest poniżej 0,8, czy w Anglii, no to wtedy ja wiem, że ja po prostu jestem czysty. Natomiast przy tych naszych normach w tej chwili posiadanie kokainy i można iść do pierdla. Teraz każdy banknot 50-eurowy w Europie Zachodniej ma ślady kokainy, które można by wykryć metodami spektrometrii masowej, prawda? A więc w związku z tym teoretycznie każdy, kto ma 50-eurówkę, no to w Polsce może to nie jest aż tak popularne, no ale już większość cudzoziemców, prawda? Na pewno mogłaby być zatokana. To, że nie ma dolnej granicy, to oczywiście jest rzeczą fatalną. To przedtem kiedyś to było zrozumiałe, dlatego, bo po prostu metody detekcji były takie dość zgrubne. No jak już wykryto, to już miał. Natomiast w tej chwili ja w ogóle uważam, że przy tych wszystkich rzeczach, bo powiedzmy sobie szczerze, bardzo wiele środków psychotropowych, które zmieniają nam psychikę, powodują, że nie możemy szybko i sprawnie wykonywać pewnych czynności, dlatego na przykład nie powinno się prowadzić samochodu, jak się za dużo wypali marihuany, albo jak... To jest właśnie jednym takim z narkotyków, który nie przeszkadza w prowadzeniu samochodu, to jest nikotyna. Tu można palić i nigdy nawet żadnej nikotyny. Ale ręce są zajęte. No ale to w trakcie, no to w trakcie, tak samo to wtedy, no nie wiem, tak samo w samochodzie jazda z partnerką, też ręce są zajęte, a może nawet i więcej, prawda? Także to nie z niczego. Natomiast uważam właśnie, że to, jeżeli już musi być, to niech ja wiem, co ja mogę robić, prawda? Okej, okay, no to może byłoby tyle. I to jest pierwszy, jak sądzę, to byłby w Polsce pierwszy krok. Ale teraz pewno o tym mówiliśmy, że w Europie i na świecie w ogóle wreszcie widzimy zmiany. Bo cała historia narkotyków i substancji zakazanych w Europie no, wyglądała mniej więcej tak. Oczywiście od czasu do czasu coś było zakazanego. Ze względów na przykład religijnych przez pewien czas zakazane było palenie. Dlatego, bo to diabelski dym wychodził z płuc, w związku z tym to było karane. Ale oczywiście można było zażywać tabakę albo można było żuć plymkę. Czego w tej chwili w Polsce nie można, chociaż to jest mniej szkodliwa forma pobierania nikotyny. Kaszubi, no tak. Tak, oni mają wyjątek, dlatego że premier jest z Kaszub. Nie, to żart oczywiście. Natomiast
to nawiązanie do tego, co się zmieniło w Europie, jest bardzo cenne, ponieważ nie wiem, czy wszyscy pamiętają, od 1 stycznia ubiegłego roku, czyli od roku 2012, w Czechach dozwolona jest zażywanie marihuany w celach medycznych. Można zakupić w aptekach produkty zawierające marihuanę i okazało się, że nawet dziennikarze przestało to interesować. Czechy stoją, nic się specjalnie nie dzieje, pielgrzymek z Polski nie ma, ani z innych krajów. Po takim, pamiętam, przez miesiąc chyba nawet telewizja się interesowała, co się w Czechach dzieje, czy są kolejki, czy ktoś zginął, nikt nikogo nie postrzelił, ale szybko minęło zainteresowanie. Nie ma sprawy. Znaczy nic się specjalnego nie stało, chociaż z drugiej strony jakby takie dopuszczenie też nie jest specjalnie rewolucyjne, prawda? No bo nie jest tak, że wszystko można, tylko pewne produkty zostały dopuszczone do obrotu i jest nad nim sprawowana kontrola, ponieważ muszą spełniać wymagania, muszą być dopuszczone do spożycia. Jest pewna kontrola organów państwa nad tym, że to ktoś zażyje i nie padnie trupem, albo nie okaże się, że w środku jest zupełnie coś innego niż na opakowaniu. Tak, ale w tych Czechach to jest zadowolone poczucie humoru, dlatego, bo jak państwo też wiecie, jest pełna legalizacja marihuany w Colorado. I akurat w ten dzień wieczorem dzwoni do mnie wnuk i mówi: dziadek, dziadek, masz na poczcie, proszą cię o coś ważnego. Co z tym prosili ważnego? Prosiony któryś z prawicowych portali, żebym skomentował wiadomość, że w Colorado w pierwszym dniu po dopuszczeniu marihuany mamy 92 ofiary śmiertelne, że jakieś zamieszki i tak dalej, i tak dalej. Ja się oczywiście przyszedłem wieczorem już późno i mówię: dziadek, dziadek, no powiedz im, że to tak, to skomentuj, że niech oni wyjdą na durni. No ale ja, kurde, jestem profesorem, ja nawet prawicowego dziennikarza nie mogę wystawać na szczyt jakimiś takimi nieuczciwością z mojej strony, ale mówię, a na podrzędne. Jest coś takiego, nazywa się chyba Daily Current. No, Daily Current. No to znaczy, coś portalu wskazuje na to, że portal jest trochę prześmiewczy. Czytam dalej, no radosne, czyli portal jest taki, jak nasze coś, aż dziennik, właśnie, taki nasz aż dziennik. No i wobec tego dzwoni do Feska i mówię: panie, no niech się pan zobaczy. Przecież gdyby to była prawda, to przecież już wszystkie BBC i wszystkie sieci, telewizje... Fox, na pewno Fox. No i nie zrobił tego, ale okazało się, że szwedzki minister zdrowia wystosował dramatyczny apel i wziął to na serio, a więc oczywiście. Także można wyjść na durnia właśnie. To jest w ogóle ta cała narkofobia, to jest też rzecz absolutna. Znaczy, ona byłaby zabawna, gdyby nie to, że to włazi tak w głowę niektórym politykom, że doprowadza potem do fatalnych skutków, ale to właściwie wszędzie. Przeciągnięcie rzeczy, ja może przeskoczę z narkotyków na chwilę, bo się dowiedziałem teraz na konferencji psychiatrycznej w Zakopanem. To była też fantastyczna rzecz, do czego doprowadza nasze prawo. Otóż mój przyjaciel Halcman powiedział, wybitny psychiatra, że zgłosił się tego pani, którą pozbawiono praw rodzicielskich. Dlaczego? Dlatego mój 14-letni synek imieniem Denis zrobił sobie fotografię fiuta, którą to przesłał fotografię swojej koleżance już 17-letniej. Koleżance to jest spodobało, no i puściła wszystkim kolegom dookoła. Rzecz działa się cała w Brzesku, tam są tylko dwa gimnazja, prawda? Denis Penis stał się modny, dowiedział się dyrektor szkoły. Co za dyrektor szkoły? Zawiadomił policję, dziewczyna została oskarżona o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej i grozi jej za to w tej chwili wysoki wymiar kary, bo to jest zawsze z tego, a matkę pozbawiono praw rodzicielskich, chłopca, który zrobił dowcip, prawda? A więc to pokazuje, do czego doprowadza histeria. Jeżeli pamiętam, że pornografia to jest coś, co ma na celu wzbudzić jeszcze nie jakieś tam pożądanie seksualne, oczywiście zabawy młodzieżowe. Tu bardzo zresztą polecam właśnie panią Katarzynę Miller, jej Słone Ciasteczka, bo piękny wywiad z nią, prawda, jak to tam naprawdę wygląda. Ale my z narkotykami mamy prawie to samo, co z seksem, dzięki tej narkofobii. To znaczy, strasznie się boję, to jest straszne, ja w ogóle nie będę wstępować w to bawno, ja nie chcę, najlepiej karać. I w Polsce się pokazała przecież taka książeczka bardzo dawna, Narkotyki Przewodnik. Pamiętasz, kto był autorem? Kamil Sipowicz? Nie, ale to był facet, to był pierwszy w Polsce, on został skazany chyba na 1,5 roku więzienia za rozpowszechnienie. Ja przeczytałem, co ja zdobyłem to. Krytyki polityczne, narkotyki.
A to nie nie, 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 nie. To narkotyki, przewodnik. Tak, to narkotyki bez narkotyki to ja i za to nie siedziałem. Natomiast właśnie te narkotyki przewodnik on pisał marihuanę. Dość sensownie, to nie był lekarz, bo ewidentnie widać, że... Tak. No i on to sobie wybił. Ale najpiękniejsze były dyskusje w radiu, bo dyskusje były takie. Ja tej książki nie czytałem, ale... I tu natychmiast wrzucę. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o politykę narkotykową, to ja zauważyłem jedną rzecz. Ja brałem udział czasami w takich dyskusjach, w których brali ludzie z dwóch stron. Otóż, co jest charakterystyczne? Ci ludzie, którzy mówią, że narkotyki to nie jest takie zło, że oczywiście, że nie powinno, uzależnienie jest złem, a natomiast, ale przecież nie każdy się uzależni od narkotyku. Stosowanie nie jest złem, uzależnienie jest złem. To samo, co jest z alkoholem, to samo, co jest z jedzeniem hamburgerów, to samo, co jest z wieloma rzeczami. I ci wszyscy ludzie, którzy chcą pomocy tym, którzy się uzależnią, którzy uważają, że powinny być dostęp, mówią spokojnie i cicho. Natomiast ci wszyscy, którzy mówią, że trzeba karać, więzień i tak dalej, oni wrzeszczą. Ja wszystkim, jest ciągle na YouTubie taka piękna jakaś dyskusja, która była właśnie z panią Drzyzgą, robiona w jakiś taki ona robiła program. No i na tym programie właśnie to było cudowne, bo tam na ten wrzask ludzi, którzy chcieli karać za marihuanę i spokojnie odpowiedzi innych. Oczywiście telewizja zawsze manipuluje, bo pani Drzyzga radośnie skończyła potem, mówiąc, no tak, ale badania wykazują, że 80% osób w Polsce jest przeciwko legalizacji marihuany. A ja wtedy cicho powiedziałem, że w końcu XVIII wieku 96% osób było zapaleniem czarownic. No ale tego już nie puszczono. Nie wiem dlaczego. Myślę, że brakło czarownic. To jest... Są czarownice, są. Proszę zobaczyć na parlament. Ja bym nie chciał na temat polityków rozmawiać za bardzo, natomiast wydaje mi się, że część ludzi jest uzależniona od takiego sposobu myślenia. Ja tego nie widziałem, nie czytałem, nie znam, ale jest to samo zło. Tak, no gender jest zły. Znaczy to też, tak, ale, to, ale taka postawa, że nie widziałem, nie czytałem, nie byłem, ale wiem, że to jest samo zło. Znaczy to takie jest co najmniej religijne przeświadczenie, tak, że coś, czego nie znam, musi być złe, choćby dlatego, że go nie znam. No i oczywiście to jest to, że ludzie na przykład boją się promieniowej twórczości, tak? Że nie kupują rzeczy sterylizowanych promieniami gamma na przykład, prawda? No, a na pewno, na pewno nie kupują? Tak to mi się wydaje. To znaczy, jeżeli ci ludzie, natomiast są zażądane, żeby były ostrzeżenia, że sterylizowano promieniami gamma, no bo to jest radioaktywność, prawda? To... Tak by rzecz sterylizowana przez ogrzewanie miała powodować gorączkę. To boję się, że wychodzą z domu i są promieniowani promieniami gamma. Także. No to by, oczywiście, że to jest cała sprawa. No gdyby tak zobaczyć w ogóle na politykę, to zobaczmy, co jest największym zagrożeniem dla normalnego człowieka. Przejście przez ulicę, prawda? Najwięcej wypadków. A nikt nie powie, że nawet matka, twoje dziecko zostaje zabite przez samochód, nie będzie żądała wycofania samochodów i powrotu do chodzenia na nogach, prawda? Ale to tylko myślę... na piechotę. Bo to jest, a gdyby to jest bardzo była ciekawa kiedyś dyskusja w Nature, co to jest myślenie naukowe i jedna z rzeczy mówiła o tym, że myślenie naukowe to jest patrzenie na proporcje, jakie jest. Jeżeli, otóż my właśnie bardzo często z rzeczy stosunkowo niewielkiej, nie mającej znaczenia, robimy coś strasznego, a z rzeczy naprawdę niebezpiecznej, ponieważ wiem tego przeżyć, pomijamy to, prawda? W Polsce ilość śmierci, o których się sądzi, zostały związane z użyciem nielegalnych substancji, wynosi około 200, jeżeli pamiętam, 70 czy 90 rocznie. I to wiem, że to była taka sama przynajmniej w dwóch latach przed i po wprowadzeniu restrykcji prawnych. Jeżeli to porównamy z liczbą śmierci związanych z piciem alkoholu, no to jest małe piwo, bo tam to się liczy na około 24 tysiące chyba śmierci rocznie, prawda? Myślę, że tyle samo osób umiera z powodu zjedzenia chorób sobotnikowych w Polsce. To jest możliwe. Są też śmierci bezpośrednio związane z przedawkowaniem, tylko z zachowaniami związanymi z nadużyciem narkotyków. Ale to znaczy one są związane, natomiast faktycznie nie wiadomo... Ale wtedy tak samo śmierć związana z nadużyciem alkoholu, prawda? To jest tak samo, mamy dalsze. Natomiast na przykład większość, znaczy z narkotykami to jest tak, że na przykład amfetamina
czy kokaina, ona rzeczywiście powoduje zwiększenie agresywności. Wobec tego w rodzinie nie jest dobrze mieć uzależnionego kokainistę czy amfetaministę. Natomiast mieć w rodzinie uzależnionego od heroiny, to się żyje spokojnie, bo on nie jest agresywny, nie bije, nie tego. A zobaczmy, co dzieje po alkoholu. Większość przestępstw w rodzinie, przemoc w rodzinie, to jest alkohol. Prawda? Nie jakieś inne narzędzia. Nie, to tak. I znowu, bo tak na przykład Bonnie and Clyde, prawda, jak to ta amfetamina straszna. Oczywiście, że każda rzecz może być straszna, prawda? No, woda też jest konieczna do życia, można się utopić. No, nawet w wannie. Ratowanie też broni śmiercią. Słucham? Jak się za dużo wody nie pije, też można umrzeć. Tak. Oczywiście. To w ogóle jak cokolwiek, tak, w ogóle prawdę mówiąc, była taka też piękna dyskusja i któryś z tych terapeutów antymarihuanowych miał, ja wam mówię, że ci, którzy palą marihuanę, umrą. To jest całkowita prawda. Niestety ci, którzy nie palą, też umrą. Też umrą. Ja nawet pan też umrze. Ale oczywiście, że to jest, w jakiś sposób się manipuluje, to jest coś, ale właśnie wracając do tego, wydaje mi się, że ludzie, tak jak gdzieś mniej więcej od przełomu stuleci, znaczy 19-20, zaczął się taki kurs antynarkotykowy. Ja się zastanawiałem, skąd on się brał i znowu to jest moje, że tak powiem, może skrzywiona opinia, ale wydaje mi się, że to je wiąże z tym, że coraz bardziej na świat wpływają normy moralne najpotężniejszego państwa. A tu akurat nie normy moralne amerykańskie. I to nazywają to sami imperializmem. Druga strona to oczywiście, bo normy moralne wpływały na nasz obóz, prawda? Tak samo, tylko że my jakoś oparliśmy się tej wiedzy, że posiadanie dolarów w domu jest przestępstwem, za które trzeba iść do więzienia, prawda? Chociaż część ludzi w to wierzyło. Natomiast tam było coś takiego. I teraz, a skąd się wzięła ta amerykańska cała polityka? No, była taka grupka kwaków, fundamentalistów w Anglii, co nie wiadomo było co robić, to wzięto na statek, wyrzucono do Holandii. W Holandii, która była krajem niby wolności i tak dalej, okazało się, że nie dało się z nimi żyć, Bóg wyrzucił ich znowu do Anglii. W Anglii wobec tego już do Holandii nie można było, wsadzili na statek się nazywa Mayflower i wysłali do Ameryki. Statek niestety nie utonął i w rezultacie ojcowie założyciele wylądowali w Stanach i zajęli potem bardzo ważne stanowiska polityczne. I wobec tego ta moralność tego najbardziej wstecznego chrześcijańskiego tego, to przecież katolicy to naprawdę liberalne, łagodne było. W porównaniu do kwaków. No tak, porównanie do protestantów. I w związku z tym ten, bo ta moralność protestancka taka prawdziwa, to mówi, że jedyną rzeczą, która nie jest grzechem, każda przyjemność jest grzechem z wyjątkiem zbierania pieniędzy. A cała każda inna rzecz, prawda? A i jedzenie, zobaczmy, jak wygląda na przykład mormoni, i ich przepisy. Także ewidentnie i to się nagle zrobiło. I nagle zaczęły się właśnie ataki. Atak na kokainę, atak na tego. Wymyślano o haszyszu właśnie, te wszystkie historie, morderstwa, asasyni i tak dalej. Ponieważ gdzieś fantastycznie rozwijał się właśnie te kluby haszyszynistów w latach 60., 70. XIX wieku w Paryżu. Prawda? Przecież wszyscy, Baudelaire, Dumas i tak dalej, no wszyscy, prawda? Chodzili nie tylko po kawiarniach, tak? Nie, właśnie w kawiarniach tego, to była normalna historia, tak? Jeżeli mogę, bo wydaje mi się, że mam konkurencyjną teorię dotyczącą restrykcji wprowadzonych co do narkotyków, bo o ile mówimy oczywiście o Stanach, to tam były bardzo różne nurty i bardzo też liberalne, a sama jakby zakaz na przykład spożywania alkoholu był bardzo wsparty przez ruch kobiecy, który właśnie protestował przeciwko przemocy domowej związanej z alkoholem i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że restrykcje związane z industrializacją i z wprowadzeniem trybu fabrycznego pracy, gdzie punktualność i jakby miarowość życia człowieka dostosowana do tak naprawdę trybu pracy maszyny była najważniejszą cechą nowożytnego, modernizującego się społeczeństwa. W związku z tym trzeba było uczynić karnymi całe masy społeczne, żeby były podporządkowane pracy maszyn. W związku z tym używanie wszelkich narkotyków, które bardzo tak naprawdę potrafią rozstroić jednak tryb dzienny,
no jakoś szło zupełnie w sprzeczności z... To się zupełnie nie kłóci z koncepcją pana profesora. Ale to jest bardzo, bardzo sensowne podejście, bo właśnie, bo nic pracy prostego, bo praca przy taśmie, bardzo silna uwaga, o tym nie myślałem, prawda, ale właśnie dlatego chodzę i mówię, że się zawsze ciekawych rzeczy, prawda, człowiek dowie, ciekawe imprezy i tak dalej. Ja sądzę, że to się oczywiście złożyło, że jak gdyby, bo tak można sobie powiedzieć, tak ja sądzę, że naprawdę tak dla naszej przyjemności, to mnóstwo tych wszystkich substancji psychotropowych nam sprawia przyjemność i dlatego to bierzemy, prawda, trochę czasami przesadzimy, prawda, i tak dalej, w sumie jest, natomiast to my staliśmy się społeczeństwem inżynierskim trochę, prawda, i to jest to, ja mówię, że pod wpływem haszyszu czy pejopu można namalować wspaniały obraz. Natomiast nie chciałbym jechać mostem, który inżynier zaplanował, a robotnicy wykonali pod swoim haszyszu, pejotry i czegoś tam. Myślę, że można dołożyć jeszcze jedną rzecz, bo przecież przełom XIX i XX wieku to jest okres armii masowej, która dostaje do ręki dość nowoczesną, mechaniczną broń. I teraz w interesie dowódców leży dokładnie to samo. Znaczy, niech by ten żołnierz zażył coś nie tak i mu się zwidy jakieś robiły, to straty byłyby nie po tej stronie frontu, prawda? A cały początek XX wieku do roku 1945, a niektórzy twierdzą, że trochę później, to jest okres nieustannych wojen. Z krótkimi przerwami, rozejmami, bo jak rozejm był w Europie, to walczono gdzie indziej, jak był rozejm w Ameryce. Nie, to są wojny. Znaczy, cały. Nie zgodzę się. Dlatego, że armie często były właśnie na haju. To może są to najbliższe. Okej. Ale to są. Znaczy. Ameryka jest dużo eksperymentowała z narkotykami, żeby. Tak, tak, ale po II wojnie światowej. Tak. Nie. Ada, setka dla kurażu. To front rosyjskie. To front rosyjskie. Ale nie jest to. To jest używanie na to. To jest dojście do tego, co przedtem mieli Wikingowie, prawda? Ten napój berserków, czy coś takiego. Szał bojowy. Czyli trochę tego. Amfetamina, prawda, w lotnictwie zwłaszcza, w drugiej, prawie od początku II wojny światowej. Także, natomiast właśnie, jak ja mówię, bo znowu to jest coś takiego, co my nawet podświadomie sami robimy. Tak, na przykład, jak my mówimy religia, to my od razu myślimy chrześcijaństwo, prawda? Taki szaman może być coś, ale w ogóle katolicyzm, prawda? Ja w ogóle to mówię polski katolicyzm, biskup Głódź, coś takiego, to jest zaraz religia. Prawda? Natomiast, prawda, oczywiście te wszystkie jakieś, czy buddyjskie, czego to my nie myślimy. I to samo jest, mówię, narkotyki, czy to jest zwane substancje uzależniające, są tak różne efekty działania. Armia działająca pod wpływem opium na przykład byłaby złą armią, ale było opium stosowane u Hindusów, to znaczy u żołnierzy brytyjskich w armii hinduskiej, czyli właśnie Hindusów, była specjalna komisja przyjechała na temat używania opium przez żołnierzy, dlatego, bo ono było używane przy długich nocnych marszach, żeby nie czuć zimna. I okazuje się, że przyjechała z Londynu komisja, która miała stwierdzić, jak fatalny wpływ na armię brytyjską w Indiach ma palenie opium. Okazało się, że nie stwierdzono żadnych ujemnych wpływów. Nawet była prawie, że rekomendacja, żeby to stosować. A więc, ale to wskazuje na to, że naprawdę środki psychotropowe, bo ja myślałem, że właśnie w ten sposób, środki psychotropowe, one są wpisane w ewolucję gatunku ludzkiego i my razem z nimi jak gdyby istniejemy. Jest taka, jedna taka teoria, którą niektórzy lansują, to była tak zwana teoria mismatchu. To o czym mówiłem, no ludzie rozwijali się fantastycznie, emocje, które są szalenie ważne, uczucia i tak dalej, rozwijały się zupełnie bez wpływu narkotyków, ludzkość była wolna i nagle gdzieś w XIX wieku przyszły narkotyki i nastąpił mismatch, dlatego, bo teraz możemy tą nagrodę otrzymywać szybciej, a nie tylko przez emocje. Natomiast jak się przypatrzymy bliżej, to było coś innego. My te całe 40 tysięcy lat, w którym jesteśmy jako ludzie, to rozwijaliśmy się w obecności substancji pochodzenia roślinnego, które miały miliony lat dla sobą. Nieustannie. Nieustannie. Myśmy sobie, że tak powiem, wciągnęli w nasz tryb, w nasze rytuały. Zresztą, tutaj akurat nie mogę być, bo ja uważam, że jednak cechą wszystkich społeczeństw, jak powstawały na początku, była religijność. I z tego, co ja się orientuję, to wszystkie religie na początku miały tak zwane enteogeny, czyli substancje psychotropowe, które, jak nazwa mówi, budziły Boga w człowieku. Prawda? Jeżeli na przykład przeczymy się na Biblię, to takim typowym enteogenem była manna. Prawda? Nie wiadomo, co była manna, ale podejrzewa się, że to były
grzyby, że to były grzyby, które gdzieś tam schodziły. Ale co było jak się jadło mannę? To się widziało glorię Pana w blasku wschodzącego słońca. No, typowe takie właśnie po psylocybinie. I zresztą potem te efekty, które się potem zdarzyły w czasie słynnej uczty Baltazara, są, że Państwo racjonaliści to dobrze znają, różne takie śmieszne biblijne historie, prawie nagle pokazała się ręka Kropsa, Manny, Tekel, Paris i tak dalej. Jakie były tego okoliczności? No po prostu Baltazar był wnukiem Nabuchodonozora. Nabuchodonozor zdobył świątynię i zdobył wszystkie srebra, które były w przybytku. W tych srebrach właśnie przechowywano mannę od samego początku. Czyli te srebra były skażone manną. Nabuchodonozor wziął sobie te rzeczy do Niniwy, ale nie używano tego. Dopiero kiedy tutaj zaczęła się wojna z Persami, to jego wnuk Baltazar w oblężonym mieście, ażeby podnieść ducha ludzi innych, zrobił ucztę, na którą właśnie wino rozlał do tych naczyń ściągniętych właśnie od Żydów, one były skarżone manną. I te właśnie, ta groza, która powiała, ta ręka pisząca Manny Tekel Faryz, to znowu jest taki typowy objaw przedawkowania psylocybiny. Także jak zobaczymy, jest w ogóle to żydowscy uczeni mają, jest kilku takich, naprawdę mają bardzo ciekawe właśnie prace na temat tego, jak wyglądają enteogeny u podstaw religii judaistycznej i jak one są na to do erachłaski, o której my z kolei mówimy, o tej erachłasce bardzo mało wiemy, ale u nas, ale to czy już młodzież zaczyna trochę, ale na własnym przykładzie, ale to tak samo, to były też te rzeczy, także narkotyki były potrzebne ludzkości, a przejście przez stadium religijne moim zdaniem też było rzeczą potrzebną, bo ja jestem biologiem, bo ja, jeżeli coś jest i coś nie ginie przez długi czas, to znaczy na danym etapie to było konieczne. Sztuka, która nam się wydaje, że na cholerę potrzebne nam jakieś obrazy czy coś takiego. No tak, ale to przez 40 tysięcy lat mamy od czasów malowideł, prawda, jaskiniowych, prawda, w Cro-Magnon, czy gdzieś tam, prawda, w Kimberley w Australii, czy coś mamy, to znaczy ta sztuka była potrzebna i my w tej chwili już kombinujemy i wiemy, że chyba sztuka jest potrzebna do rozwoju, dla lepszego rozwoju umysłu i dlatego umysł ludzki jest sprawniejszy i bardziej był taki fleksybl, elastyczny w porównaniu na przykład z mózgiem Neandertalczyka i dlatego myśmy wybili tych Neandertalczyków, prawda? Chwała Bogu może. Ale jeżeli można tak mówić u racjonalistów, ale komuś tam chwała. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tą koncepcję... Z nimi podobno zmiksowali, a nie wybili. No, ale chyba tak nie. To znaczy... Jest... A który? No, bo też tam się mówi, że to są znowu strasznie śmieszne historie, dlatego bym powiedział tak, że w stosunku do naszego narodu, czy do naszej grupy, czy do naszego gatunku istnieje mnóstwo mitów i część z nich jest takich, że my chcemy być lepsi niż inni. No kto powie, że Polacy prowadzili wojny ofensywne? Kto powie, że Polacy wybili Prusów czy Jadźwingów, wcale się z nimi nie miksując, prawda? Kto, no, mamy takie ciemne strony naszej historii, nie mówię o okresie Holokaustu, prawda, ale mówię na przykład o obozach koncentracyjnych dla więźniów radzieckich po I wojnie światowej. Mówimy o tym, no mamy takie rzeczy. Nie lubimy o tym mówić, prawda, jak ktoś zrobi pokłosie, to potem ma kłopoty, ale teraz dalej. Każdy, to jest nasze naturalne. Tak samo bardzo niechętni. Ludzie byli kanibalami kiedyś, nie skądże, to nie. To, że są te kości tak nacinane, to nie, to były jakieś rytualne te ze zwłokami. Żadni kanibale, skądże, my żreć jakieś zwłoki? Nie, nigdy w świecie. My wybiliśmy Neandertalczyków, kochani. A surowo w dodatku to nie. Tak, kochani, myśmy się nie bardzo mogli zresztą zmiksować z Neandertalczykami, bo oni byli tacy, że żadna ludzka kobieta nie urodziłaby Neandertalczyka, która miała większą głowę, większą czaszkę. Także tutaj nawet gdyby nam udało się mieć przyjemność, prawda, i gdyby ta miłość była owocna, to owoce były niedojrzałe w końcu. Także w końcu to jest nie tego. Natomiast, ale oczywiście jest kilka takich. W tej chwili na przykład jest taka teza, że te wszystkie formy przedludzkie, które widzimy, ta homo habilis, homo erectus, homo heidelbergensis, że to wszystko był jeden gatunek, że właśnie nie było różnych gatunków. I antropolodzy na ten temat walczą ze sobą i także, no, bo są tacy bardziej poprawni politycznie i mniej poprawni politycznie. Ciekawe, kto kogo zje, prawda? Jak walczą. Wiadomo tylko, kto został zjedzony, natomiast i kto przeżył.
Ale to przy tej okazji, czy są jakieś informacje, że w tym okresie takie te pierwotni ludzie tam właśnie okres krwania, czy mogli używać jakichś dystancji psychotropowych? Czy z jakiegoś tego typu odkrycia? Tak, tak. Tak, to znaczy my oczywiście najwcześniej rzeczy, które my wiemy, to my wiemy o paleolicie, to jest troszeczkę już później, ale tam już mamy, bo tam na przykład mamy, nie wiem, fajki do palenia marihuany, mamy takie rzeczy, to nawet z Bułgarii czy skąd tam, Scytowie to używali, także niewątpliwie wygląda na to, że ludzie z tymi, to bardzo ciekawe były badania, w ogóle jak ludzie używali roślin. Otóż my troszeczkę takiej wiedzy możemy mieć stąd, jak my zobaczymy, jakie rośliny i do czego były używane przez Indian północnoamerykańskich, bo tu wiemy, bo tuśmy przyszli i mogliśmy zbadać. Otóż okazało się, że 65 czy 70% gatunków roślin używanych przez Indian, tych czerwonoskórnych, północnoamerykańskich, było używanych w celach medycznych różnego rodzaju, łącznie z tytoniem itd., a tylko właśnie 30 parę procent w celach spożywczych. I Huxley twierdzi, że człowiek, zanim jeszcze stał się rolnikiem, już był farmakologiem. Ale my nawet wiemy, to nie jest cecha tylko ludzka, bo możemy zaobserwować, że na przykład jeżeli nasz pies się źle czuje, to on żre jakąś trawkę, prawda, czy coś takiego. Jakieś tam widziała. A więc panie profesorze, pewnie pan gdzieś się spotkał z tym, ale były badania na przykład na małpach, że na przykład małpy wybierały pewnego gatunku, nieco przejrzało się, że te przejrzałe owoce mają podwyższony poziom alkoholu. W związku z tym można być pewnym, że małpy zjadały nie dlatego, że były smaczniejsze, nie dlatego, że zawierały więcej cukru, tylko dlatego, że odrobinę lepiej się po nich czuły. Ale jeżeli chodzi o osy właśnie, przykład os, prawda, każdy widzi, jak jest taki mały... Osy są od nas dalsze gatunkowo. Tak. Ale to wskazuje właśnie, nie, bo to właśnie... No niektórych przynajmniej. Badania nad narkotykami, akurat ja robiłem trochę badania nad substancjami uzależniającymi, one dlatego są stosunkowo łatwe, że one po prostu tam bardzo łatwo wyniki ze zwierząt przenoszą się na człowieka. My możemy po prostu w taki sam sposób, ten układ nagrody ssaków, ale oczywiście to jest ciekawe, układ nagrody owadów jest też podobnie skonstruowany. Ale to, że my wiemy, my potrafimy zbadać, u zwierząt w jakiś sposób się bada, czy substancja może mieć potencjalne działanie uzależniające, bo to się przy każdym nowym leku bada. No, takim testem, który jest bardzo ludzkim, test tak zwany place preference, jest klatka, która jest podzielona na dwie części. Jedna część jest zupełnie różna od drugiej. Na przykład jedna będzie jasnożółta, druga będzie ciemna w klawicach. W jednej części zwierzę zawsze dostaje zastrzyk z substancji badanej, w drugiej dostaje z substancji kontrolnej, czyli najczęściej z soli fizjologicznej. I teraz patrzymy, jeżeli i to i teraz zwierzę wsadzamy do klatki i zwierzę ma wolny wybór między częściami. Jeżeli zwierzę przechodzi do miejsca, w którym dostawało coś miłego, to znaczy, że to było mu miłe, to znaczy place preference, ale my ludzie też to mamy, my przychodzimy do miejsc, które lubimy, w których nas spotkało coś przyjemnego, prawda? No, a może byśmy tak najdroższa wpadli na dzień do Tomaszowa, bo tam kiedyś było miło, prawda? To jest dokładnie ten sam mechanizm, prawda? Przychodzimy pod jaszczury. Przychodzimy pod jaszczury. Ja przychodzę, raczej wolałem piwnicę pod baranami, dlatego, bo był w tym czasie, kiedy ja tam przez krótki czas nawet byłem konferencjem, to był antagonizm pomiędzy jaszczurami i piwnicą. To była nasza piwnica, a tu jeszcze był teatr, prawda, Wartka Krygiera, prawda, 38, także mieliśmy szereg takich możliwości. A w tej chwili oczywiście wszystkich zapraszam do pięknego psa, prawda? Generalnie Krakowie pogodać pod psem tam. W każdym razie, bo wątek nam oczywiście tutaj ucieka ciągle. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, dobre miejsce, żeby oddać głos publiczności. Dokładnie. No, zaczniemy od Mateusza, który sobie weźmie sam mikrofon pana profesora. Tak. Nie, chciałem powiedzieć, bo akurat pamiętam na studiach, ja jestem absolwentem religioznawstwa, gdzie też tematyka narkotyków się dosyć dużo pojawiała, zwłaszcza na etnologii religii. Pamiętam, że tam też się pojawił wątek, który łączył się jedna z teorii, która mówiła, że początek w ogóle rolnictwa wiązał się z uprawą substancji halucynogennych, bo to na przykład na zbożu tam sporyż, więc że, powiedzmy, są takie koncepcje, że to początek rolnictwa mógł być właśnie z tym związany, z przejścia właśnie hodowania różnego typu grzybów czy innego typu roślin psychoaktywnych.
szczerze mówiąc, z punktu widzenia religioznawstwa to jest olbrzymie to zainteresowanie dotyczące właśnie religii, środków psychoaktywnych i jak to miało i u genezy i w dalszym rozwoju. Ale chciałem zapytać o taką inną rzecz, bo w dyskusji o narkopolityce padają różne argumenty, jest dużo demagogii. Chciałbym się zapytać pana profesora o to, co jest prawdą, jeżeli chodzi o skutki ujemne marihuany, bo to wiadomo, że jest dużo demagogii, ale czy, bo jakie są pozytywne rzeczy, to też często się mówi, mniej więcej wiem, ale chciałem wiedzieć, jakie są realne zagrożenia, to znaczy, kto nie powinien zażywać i czy na przykład prawda są zwiększoną rakotwórczością, co jest prawdą, a co nie jest mitem, jeżeli chodzi o samą marihuanę. Tak, a więc oczywiście jest tak samo sporo rzeczy negatywnych. Nie ma rzeczy czysto pozytywnych, nie ma rzeczy nieszkodzących poza lekami homeopatycznymi, prawda? To nie działają. A to one szkodzą portfelowi, także. Natomiast, no i może dlatego, że to nie mówię. Jest oczywiście, jest sporo rzeczy, o których się mówi i ja właśnie wszystkich, którzy chcą na ten temat dokładniej, spokojnie coś zrobić, w najbliższym numerze czasopisma na Wszechświat, który będzie właśnie na otwarcie Tygodnia Mózgu sprzedawany, ja tam jest dokładnie, ja zaczynam od tego, to są, ja mam tam artykuł o medycznych własnościach marihuany i na początku mówię o tym, jakie są szkodliwości. I rzeczywiście tych szkodliwości jest sporo, z tym, że te szkodliwości są szkodliwościami zazwyczaj przemijającymi. To znaczy, na przykład takie rzeczy jak to, że nie jest w momencie, ale są niektóre zagrożenia. To, że mam złą, inną percepcję świata, to oczywiście mówię, że w tym momencie nie powinien na przykład prowadzić samochodu, operować sprzętem ciężkim, operować pacjenta, prawda, i tak dalej. Podróżnie od chirurga, który może sobie strzelić alkohol i dobrze mu wtedy po serce będzie operować, często tak się dzieje, o tyle właśnie marihuana jest tutaj niebezpieczna. Więc to pierwsza rzecz, przy każdą rzecz trzeba w odpowiednim środowisku, w odpowiednim tym. Są sytuacje, w których po prostu trzeba mieć dobre, skoncentrowane myślenie, prawda? Marihuana temu przeszkadza. Druga historia, o której się mówi, ona rzeczywiście może powodować pewne zaburzenia w pamięci krótkotrwałej, czyli w kłopoty w akwizycji nowych informacji, zwłaszcza, że się pali dużo i dlatego się uważa, że to w szkole na przykład te osoby, które palą dużo marihuany, to im może to wchodzić trudniej do głowy. Oczywiście to jest rzecz, że tak powiem, o tyle względna, że są osoby, które mogą nic nie palić i są tempaki i nic im nie wchodzi do głowy, a są osoby, które palą i też im wszystko dobrze wchodzi do głowy, ale to jest niewątpliwie czynnik ryzyka. Dużo robiono prac na temat tego, że marihuana miała powodować zespół amotywacyjny. Znaczy po prostu olewam wszystko, jest fajnie, po prostu nie mam żadnych, nie tracę ambicji itd. Na ten temat było dość dużo prac zrobionych, zwłaszcza w Skandynawii. Najnowsze prace jakoś tego nie potwierdzają, bo w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest bardzo, prace naukowe na marihuanie są, to jest ciekawa historia. Że są uczeni, którzy wykazują mnóstwo szkodliwych skutków marihuany i drudzy, którzy mają te same doświadczenie, nie wykazują niczego. I ja podejrzewam, że to jest tak, każdy uczony ma jednak przychodzi z pewnymi przekonaniami. Tak? Ktoś mówi, że ktoś, nikt z nas nie jest tabula rasa, ja też, ja mam takie poglądy, ja tutaj coś robię. Otóż istnieje coś w rodzaju nieświadomego błędu wynikającego no, z pewnego takiego bias, z pewnego takiego ukierunkowania. Po prostu, że jedni uczeni mają tendencję do uważania, że, a w każdym doświadczeniu są takie wyniki, które uważamy, że coś tam się spieprzyło i tego nie umieszczamy, czasami coś jest ewidentne, czasami nie. Ja sądzę, że to się troszeczkę z poglądów uczonego bierze się też to przekonanie, na przykład z uzależnienia od marihuany. No, mnóstwo ludzi twierdzi, że zwierzęta nie uzależniają się od marihuany, natomiast są ludzie, którzy tak długo szukali jakichś takich historii, jak stosuje się silnych antagonistów układu kanabinoidowego, że pojawiają się pewne objawy abstynencji czy coś takiego. No ale to chciałem zwrócić uwagę, że marihuana, no to nie jest rzecz taka, tutaj tracę, to nie jest rzecz taka sobie wzięta z czegoś tam, bo właśnie badania nad marihuaną wykazały, że w ogóle my mamy cały układ, co się nazywa może układ endokanabinoidowy, czyli że naturalnie występujący związek, to są kilka takich związków, najbardziej znany jest anandamid,
to są takie związki, które działają te same receptory, na które działa tetrahydrokanabinol. I w związku z tym, w momencie, kiedy te... I to jest bardzo ważny układ. To jest układ, który jest układem takim lekko hamującym. To jest taki układ, w momencie, kiedy jakiś neuron jest najbardziej pobudzający, w dość skomplikowany mechanizm, on powoduje zmniejszenie. To jest taki układ, który trzeba pisać. No i teraz, jeżeli ten układ zaburzamy czymś tam, czy hamujemy, czy dajemy nadmiar, to są pewne kłopoty. Ale właśnie wracając, więc ten zespół motywacyjny, on jakoś nie wypalił. Znaczy, dawniej o tym dużo mówiono, w tej chwili się nie mówi. Ale na przykład mówię, matki, dzieci matek, które paliły marihuanę w czasie ciąży, są inne niż dzieci nie tak. Ale porównano tak samo dzieci matek, które paliły, paliły tytoń, dzieci, które paliły, matek, które piły alkohol. Okej, tak samo podobnie te dzieci są inne. I mnie się wydaje, że to nie zależy od tego, tylko dzieci, matka, która jest ostrożna i która robi wszystko, żeby uniknąć jakiejkolwiek szkodliwości dla płodu, jest osobą inną niż matka, którą to nic nie obchodzi, prawda? I pali, i pije. W związku z tym nic dziwnego, że dzieci jednych matek mają inne cechy, drugie innych. To jest trudno jest znaleźć grupę kontrolną, prawda? Czyli jak my szukamy prawdziwej przyczyny, to przyczyna może nie być w substancji, tylko w tym, że po prostu mamy osobę... Na tak, behawioralnie ona inaczej wygląda, prawda? Prawda? Zwłaszcza, że tamte rzeczy są podobne. Także znowu, także to są takie sprawy, czyli że tych negatywnych negatywne objawy niewątpliwie występują. I bardzo ciekawa rzecz, część lekarzy twierdzi, psychiatrów, że marihuana powoduje wystąpienie schizofrenii. I rzeczywiście są opisy, że osoby, które zaczęły palić, nagle dostają prawdziwej schizofrenii. Czy to znaczy, że marihuana wywołuje schizofrenię? No, badania, gdyby tak było, to wobec tego liczba osób w populacji ze schizofrenią powinna się znacznie podnieść, prawda? W Polsce, prawda, marihuana praktycznie nie była używana w latach 60., a w tej chwili jest dość popularna, no to powinniśmy mieć znacznie więcej schizofreników. Nieprawda. Schizofrenia się ciągle trzyma na tym poziomie mniej więcej 1% właściwie we wszystkich społeczeństwach. Co to oznacza? Oznacza, że marihuana może sprecypitować, przyspieszyć wystąpienie objawów schizofrenii. Czy to jest dobre? Nie, to oczywiście jest bardzo złe, prawda? Ale właściwie to wystąpienie tej schizofrenii jest w pewnym sensie nieuniknione, bo z tego, przynajmniej z tej koncepcji jest kilka koncepcji, skąd schizofrenia się bierze, ale z tej koncepcji, która mi się wydaje najbardziej przekonująca, to jest to, że to jest zaburzenie neurorozwojowe, coś złego się stało z naszymi neuronami w mózgu w okresie płodowym, zwykle stres w drugim trymestrze ciąży i na to mamy dość dużo dowodów epidemiologicznych, wojna, na przykład wojna fińsko-radziecka, tak zwana wojna zimowa, okazało się, że tam matki, które się dowiedziały, kobiety, które dojeżdżały w ciąży, że ich mąż zginął, a tam mnóstwo tych finów zginęło, wiadomość, która w drugim trymestrze ciąży, to u nich jest znacznie wyższy poziom, w ich potomstwie jest znacznie wyższy poziom dzieci, które potem wykazały schizofrenię, niż tego. To samo z zimą głodową w Holandii. To samo, w ogóle to jest też ciekawe, że mogę zrobić dygresję, że jak jest jakaś ogólna wiedza ludzka, to nie należy mówić bzdura, kretynizm, my racjonaliści, my zawsze wiemy tego. No czy nie może być jakiś przyczyn, na przykład, że jednak ludzie urodzeni pod znakiem bliźniąt mają większą tendencję do schizofrenii u nas. No tak, bzdura? A może nie, a może zobaczmy. A kiedy był drugi trymestr ciąży u ludzi, którzy się urodzili w maju? No mniej więcej wypadał to na ten okres, kiedy było dość dużo zaziębień i schorzeń wirusowych, a my wiemy, że choroby wirusowe udają właśnie w tym okresie, dają dużą ilość schizofrenii. Czyli znowu, prawda, czasami warto jest poszukać, gdzie tego racjonalnego i racjonalnego. Ja sądzę, że takiego doświadczenia ludzkości, jego nie można lekceważyć, tylko trzeba szukać, bo tam coś się gdzieś znajdzie. A więc wracając z kolei do marihuany, z tą schizofrenią jest, może być problem, ale to jest taki problem, który powiedziałbym o tyle nie dramatyczny, jeżeli tak można powiedzieć, z ogólnego punktu widzenia jednostkowego, że ta schizofrenia i tak by wystąpiła, i tak by wystąpiła. Mogło być to 2-3 lata wcześniej. No ale oczywiście jest coś takiego. Dlatego też ja w ogóle uważam, że jeżeli na przykład w rodzinie są przypadki właśnie chorób psychicznych, należy być bardzo z tym ostrożny. Ale znowu, ja jest
tyle innych rzeczy znacznie szkodliwszych od marihuany. Niewątpliwie są rzeczy szkodliwe, są rzeczy szkodliwe. Też oczywiście szkodliwe rzeczy. Jeżeli się pali marihuany, no to tak samo wszystkie substancje, które się wiążą z paleniem materiału roślinnego, prawda? Te rakotwórcze, które są tak samo związane z paleniem papierosów, no tak samo to przychodzi do płuc, prawda? Ale z drugiej strony właśnie, jak mówiłem, moja ciotka wąchała ten dym spalonych konopi po to właśnie, żeby astma się cofnęła. A więc generalnie rzecz biorąc, tak mi się wydaje, potencjał medyczny marihuany jest olbrzymi, zresztą znany od kilku co najmniej tysięcy lat. Przynajmniej od czasu, kiedy mamy pierwsze tabliczki, pierwsze chińskie, bo ona tam została znana. I jest wykorzystana w bardzo wielu celach. Ten potencjał absolutnie przeważa nad ewentualnymi szkodliwościami. Znaczenie społeczne marihuany, ja uważam, że jeżeli marihuana i w tych środowiskach, w których marihuana jest akceptowana, ona nie robi wcale wielkich szkód. Uważam, że największą szkodą, największe niebezpieczeństwo marihuany w Polsce to jest takie, że jak masz marihuanę, to cię złapią i masz mnóstwo kłopotów, albo w końcu idziesz do więzienia, a dostajesz wyrok skazujący. Nie chodzi o to, że idziesz do więzienia. Dlatego możesz powiedzieć, dobra, przyznaję się do winy, poddaję się dobrowolnie karze, dostaję się zawieszeniu. Ale co to znaczy, jak mam wyrok? To znaczy, że mam wyrok, czyli że popełniłem przestępstwo. To znaczy, że mam przestępstwo, prawda, tutaj, prawda, umyślne, a to znaczy, że nie mam prawa już zostać posłem, zostać senatorem, zostać radnym, zostać nauczycielem. No mnóstwo jest rzeczy, przy których też była taka ustawa, która właściwie bardzo niedemokratyczna, która wyklucza, pozbawia biernych praw wyborczych obywateli, którzy popełnili przestępstwo. Prawda? Mi się wydaje, to jest nie tego, bo gdyby tę ustawę stała jak wcześniej, to większość ludzi w obecnych rządach już było skazanych prawomocnymi wyrokami za czasów Polski Ludowej, za knucie przeciwko tej Polski Ludowej, prawda? Może prezydent Kaczyński by został, premier Kaczyński może byłby nie siedział w więzieniu, prawda? Ale wiesz, to nie tak. Także po prostu mi się wydaje, że z używania marihuany są przede wszystkim natury społecznej i wynikają z restrykcyjnego prawa. To prawo i to jest to, do czego właściwie, dlaczego ludzie zaczęli w tej chwili coś dopuszczać marihuany? Bo nagle się zorientowano, że prawa człowieka zostały niszczone przez prawa antynarkotykowe. I jeszcze nie w naszym kraju na razie tak jest. Jeszcze wracając, zanim oddam głos Adamowi i potem kolejnym, to chciałbym zwrócić uwagę, jak pan profesor mówił, że o tym, że takie względnie pozytywne skutki zażywania ograniczonej ilości marihuany są znane od tysiącleci i w dalszym ciągu w większości krajów jest zakazane. Natomiast znane są wszystkim od tysiącleci zgubne skutki przedawkowania alkoholu i on jest wszędzie dopuszczalny prawie. To jakby taka... Ciekawe czemu, bo poza krajami, gdzie wszystko jest zakazane, prawda, poza modułami w określonych terminach. Także... No, ja uważam, że my w ogóle, prawda, znowu państwo, pewno wszyscy państwo przeszli jednak jakoś przez katolicyzm i tam państwo dziękowali Bogu za owoc krzewu winnego, prawda? Tych grzechów nie pamiętam. Ale za wszystkie żałuję, tak. Pamiętam formułę. Za któreś tak, ale... Enteogeny zawsze były potrzebne, prawda? One były... To naprawdę to było... No, wino, zwłaszcza rozpuszczone z wodą, to był przecież znacznie zdrowsze od wody, prawda? Jako napój. Niektórzy twierdzą, że ludzie przetrwali, ponieważ piwo wymyślili, bo... Tak, to u nas. Nie, w ogóle. W Egipcie starożytnym, bo tam wody za bardzo nie można było pić. Znaczy w większości krajów, także były okresy, kiedy wody się pić nie dawało, a piwo je wino wychodziło. Nie było, tak, a piwo przechodziło. Jeśli do szkoły z piwem wychodziło. Proszę Adam, a potem tak? Ty chciałeś? Nie? A to proszę. Znaczy, jeśli możesz podejść i się ujawnić, chyba że... Ujawnię się, tak. Ja jeszcze... To się ujawnię. Ja jeszcze odnośnie tej schizofrenii, ponieważ tutaj pan profesor użył stwierdzenia takiego, że przyspiesza, że marihuana przyspiesza. Przyspiesza pokazanie pierwszych problemów. Dla mnie takim bardziej akceptowalnym określeniem by było ujawnia. Może. Tak, ujawnia. Tak, ja powiem przyspiesza wystąpienie. No, dlatego, bo schizofrenię. Osoba, my rodzimy się ze schizofrenią, dokładnie. A ona się ujawnia dopiero w momencie,
kiedy nam się ostatnie szlify przy tworzeniu kory przedczołowej, która determinuje nas, a to zwykle występuje między 18 a 25 rokiem życia. I w tym momencie nagle okazuje się, brakuje nam czynnika mózgopochodnego, czynnika wzrostu nerwów, i wtedy ta schizofrenia przychodzi. Teraz czasami, prawda, być przewrotnie można by powiedzieć, że nawet marihuana powoduje przyspieszony rozwój mózgu i dlatego właśnie ujawni się wcześniej ta schizofrenia, ale to byłoby za daleko chyba powiedziane, ale tak, ona ujawnia. Człowiek ze schizofrenią ma schizofrenię, tylko ona może w odpowiednich warunkach nie ujawnić się. I to powiedzmy sobie, w zależności od tego, bo schizofrenia to jest taka, właściwie ujawnienie się schizofrenii zależy właściwie od współgrania dwóch rzeczy, stresu środowiskowego i obciążenia genetycznego. I czasami może się tak udać, że mamy takie spektrum schizofrenii, w którym troszeczkę jesteśmy niby normalni, troszkę nienormalni. Także tu oczywiście może coś takiego. Natomiast moim zdaniem też nie warto przeceniać tej roli marihuany, dlatego że również nikotyna też może ujawniać schizofrenię, czy alkohol, prawda? Tak, ja tylko mówię, bo ja uważam, że oczywiście zawsze mówię o, jak gdzieś piszę, ogólnie o tych skutkach szkodliwych, żeby nikt nie powiedział, że ja jestem, że tak powiem, jednoznaczny. Chyba ludzie pytają, czy pan pali? Ja mówię, w zasadzie nie. To jak pan mówi? No właśnie dlatego ja jestem za legalizacją marihuany, nie ze względów kompletnie osobistych, chociaż powinienem właśnie palić właśnie, żeby sobie opanować jaskrę, tylko ze względów, że tak powiem, ideologicznych, prawda? Uważam, że po prostu nie ma sensu nakładać sobie ograniczeń, które nie mają właśnie bezsensownych, prawda? I dlatego, także ja nie jestem takim jak człowiekiem, który, prawda, jest uzależniony i w związku z tym robi wszystko. Ja robię to bez żadnego prywatnego interesu. Natomiast jeszcze tak już zmieniając temat, legalizacja marihuany też zamyka drogę do rozwoju tej czarnej strefy, czy szarej strefy i przestępczości z tym związanej, czyli w tej chwili karanie, prawda, czy co, penalizacja jest jakby na rękę przestępcom. Ale oczywiście, ja nawet napisałem kiedyś artykuł w gazecie, której poprawność polityczna nie powinna budzić wątpliwości, bo to była gazeta policyjna. I w gazecie policyjnej napisałem artykuł pod tym, gdybym miał plantację marihuany, i w tym artykule była moja właśnie teza, że gdybym miał plantację marihuany, to bym robił wszystko, żeby posiadanie marihuany i palenie było bardzo surowo karane, bo tylko wtedy mój produkt, wynik mojej ciężkiej pracy, osiągnąłby taką cenę, że mógłbym żyć godziwie. Prawda? Ja się w ogóle dziwię państwu, że jeżeli jest monopol alkoholowy, znaczy monopol spirytusowy, monopol tytoniowy, nie chcę wprowadzić monopolu marihuanowego, prawda? Bo to również pewne problemy by rozwiązało. Ale oczywiście, trzeba sobie prawdę powiedzieć, że właśnie skończenie z prohibicją w Stanach Zjednoczonych było ze względów finansowych. Państwo potrzebowało pieniędzy przy kryzysie i wtedy okazało się, że państwo może na tym alkoholu zarabiać, ale już przez to, że była właśnie prohibicja, to powstała mafia i cała tkanka społeczna Stanów Zjednoczonych została bardzo poważnie nadwyrężona. Otóż wszystkie rzeczy prohibicyjne, one mają fatalny wymiar społeczny. Po prostu to jest rzecz, która mnie w ogóle dziwi, jak ludzie mówią, że oni nie dostrzegają tego, jakie są konsekwencje społeczne pewnych historii. A to jest tak samo jak społeczne konsekwencje nadmiernego karania są często znacznie gorsze niż społeczne konsekwencje zbyt łagodnego karania, prawda? Społeczne konsekwencje restrykcji są zawsze fatalne, dlatego bo człowiek jest gatunkiem buntowniczym, prawda? Nasze doświadczenia z kokainą na szczurach pokazały na przykład, że jeżeli szczury są stresowane, to one znacznie bardziej poszukują tej kokainy. Pod wpływem stresu uzależniamy się znacznie szybciej. W związku z tym, jeżeli mamy substancję, nie wiadomo, dalsza historia, to przykład Portugalii. W Portugalii, kiedy zrobiono, że posiadanie każdej ilości substancji, która u nas są zakazane, jest niekarane. Można mieć nie tylko marihuanę, można tam mieć heroinę, można mieć amfetaminę, wszystko jest w porządku. Jaki był efekt? Efekt był taki, że nie zwiększyła się ilość stosowania, natomiast zwiększyła się liczba ludzi, którzy przychodziła do lekarzy, prosząc, żeby im pomóc wyjść z uzależnienia, w które wpadli. Dlaczego? Jeżeli ja jestem... To jeden z lepszych programów substytutywnych w Europie. Tak, ale ja też muszę powiedzieć, że gdybym ja na przykład, gdybym ja miał kłopoty z kokainizmem,
Ja bym w Polsce nigdy nie poszedł do lekarza publicznej służby zdrowia, bo po pierwsze było pytanie, mam kokainę, jestem przestępcą. Dalsze pytanie, jeszcze musiałbym sypnąć kilku kumpli, prawda? Czy coś takiego. Nie, natomiast w momencie, kiedy to mogę robić, naprawdę te metody, ja mam moje, bo ja uważam w ogóle, że uzależnienie się jest naprawdę rzeczą niedobrą od czegokolwiek, prawda? Uzależnienie od substancji, uzależnienie od seksu, uzależnienie od polityki. No nie, ale trzeba mieć zawsze taką możliwość, żeby sobie racjonalnie powiedzieć, nie, nie jestem uzależniony. Ale metody stosowania do walki z uzależnieniami muszą iść zupełnie inną drogą. I dla mnie, mnie się wydaje, że przez budowanie i rozwój inteligencji emocjonalnej, co można robić, a najlepszym tego dowodem jest to, że w tej chwili, jak to jestem, nie widzę nikogo z Państwa, którzy by palili papierosy. 30 lat temu tutaj byłoby ciemno od dymu. Myśmy, kampania no właśnie, ale akceptowany przez nas. Akceptowany. Kampania antynikotynowa spowodowała bez wsadzania ludzi do więzienia, prawda? Zakaz palenia, nie pójdzie pan do pierna, prawda? Bo to nie, to nie. Ona, dlaczego to jest? Bo ludziom zaczęto mówić, i słusznie, że palenie szkodzi tak samo innym. I w tej chwili bardzo zagorzały palacz, on wychodzi z pomieszczenia na zewnątrz, on nie pali przy kobiecie w ciąży, nie pali przy moich dzieci, dlatego, bo inteligencja emocjonalna nasza mówi, nie szkódź ludziom, którzy są gdzie indziej, prawda? Niewielkim wysiłkiem możesz tego uniknąć. I ja sądzę, w Hiszpanii robiono takie badania na młodzieży gimnazjalnej, gdzie okazało się, że wzmacnianie inteligencji emocjonalnej to może w bardzo różny sposób, gry, nie gry, to się bardzo, to jest bardzo możliwe. Na przykład zmniejszyło stosowanie tak samo i alkoholu wśród młodzieży ze szkół średnich. A więc ja sądzę, że ta droga, a wtedy mając dobre podstawy inteligencji emocjonalnej, ja się mogę cieszyć przyjemnością, jaką daje mi na fizie. Kilku kieliszków wina, wypalenie kilku skrętów, prawda, jedna działka. Tego, czy też mogę stosować amfetaminę, tak jak wszyscy moi koledzy stosowali na studiach, nie po to, żeby nam było miło, tylko po to, żeby zdać egzaminy. I ja bez amfetaminy ja matematykiem nigdy nie zdał. A to... Przyjdź tam. Jeden komentarz. Usłyszeliśmy od pana profesora, że nie przejechałby pan profesor po moście, który był projektowany przez inżyniera. Pewnie bym przejechał, ale tak bałem się. No właśnie, natomiast wszyscy używamy wysokich technologii elektronicznych, które były projektowane na samym początku przez ludzi z Doliny Krzemowej i oni jakby bez oporu robili sobie sesje, jest to dosyć chyba dobrze opisane, nawet sfilmowane, jak robili sobie sesje z LSD, z tym, że oni nie projektowali na kwasie, tylko jakby robili sobie burzę mózgów i dopiero później na trzeźwo analizowali to, co połączyło im się w synapsach, że tak powiem, podczas tych sesji. Tak, oczywiście, bo znaczenie substancji przełożonej z ręcza kreatywności, to co ja powiedziałem o amfetaminie na przykład, to nie jest bez tego, bo w tej chwili na przykład, no, amfetamina w tej chwili jest nielubiona, na przykład 30% studentów i stafu akademickiego w Stanach i w Wielkiej Brytanii używa modafinilu albo właśnie jednak amfetaminy do w czasie albo sesji egzaminacyjnej, albo przygotowywania projektów grantowych, albo czegoś takiego, bo to fantastycznie rozjaśnia umysł. To samo zresztą jest z nikotyną. Palenie tak samo, pobudzanie receptorów nikotynowych, zwłaszcza tych receptorów N7, one tak samo pobudza to wszystko. Tylko że w samym momencie, znaczy mnie chodziło w tej chwili o bezpośrednio pod wpływem halucynogenu, to wtedy rzeczy mi się wydają, prawda, inne zupełnie i tutaj jest kłopot, prawda? Z LSD jeszcze jest ten kłopot, że on czasami, że może być flashback, czy ja nagle w sytuacji, bo jak ja używam LSD, to ja używam w sytuacji takiej, w której jestem względnie spokojny, bezpieczny, komfortowy, prawda? Ale jeżeli mi flashback potem przyjdzie na przykład, kiedy prowadzę samochód albo się wspinam na Jersey, to wtedy może być oczywiście, ale z drugiej strony, życie naprawdę jest złożone z wielu niebezpieczeństw i teraz znowu jeszcze raz, patrzmy, jaki jest procent i czy restrykcje, czy warto jest po prostu robić, to jest dokładnie to samo, nie warto jest robić podatek dla psów, jeżeli cena, to jest znowu, ja fantastycznie z panem się mówi, dlatego ciągle, że tak powiem, pobudza do myślenia. To znaczy, zakazy
Ja oczywiście myślę głośno, dlatego, ale ja zwykle myślę dopiero wtedy, kiedy mówię, a więc to jest. Znaczy, zakazy oczywiście są cechą każdej kultury, prawda? W każdej kulturze, w każdej cywilizacji muszą być jakieś takie restrykcje i one mogą być w tym. I na przykład, jeżeli zaczynamy, każda religia opiera się na dużej ilości zakazów, prawda? To jest też taka rzecz. Tylko, że te zakazy, które są w tej chwili, one jakby, no, czemu one mogą służyć? Na przykład mogą służyć wzmocnieniu sił policyjnych. W państwach pewnego typu policja jest rzeczą bardzo ważną i ta policja powinna być silna. Otóż jeżeli teraz ta policja jest jeszcze ładnie motywowana, bo w ładny sposób może pokazać, że jest jeszcze dzielna, silna, prężna, prawda, powiedzmy na to, no to oczywiście jest tego, prawda, śmiały gdzieś tam. To znaczy, ja sądzę, że one, te zakazy, one mają, grają pełną rolę społeczną, ale te zakazy w odróżnieniu od tego, co na przykład mówiłem o tych rzeczach, tak jak sztuka czy poszukiwanie substancji psychotropowych zwiększających przyjemność, one nie mają za sobą tych kilkunastu czy kilkudziesięciotysięcioletniej tradycji, tylko są stosunkowo nowe. I teraz oczywiście to jest potem tak, jak nie wiem, jak w policjantach mrożka, prawda, że trzeba, policja sama zaczyna robić przestępstwa po to, żeby uzasadnić swoje istnienie. A więc dla pewnych grup społecznych oczywiście, że tak. Pytanie teraz, jaki model państwa tutaj jest, bo zakazy się oczywiście są dwa typy. Są zakazy takie, które wychodzą naturalnie. Naturalne ograniczenia. Ja pamiętam, jak gdzieś w jakiejś takiej wsi pod Gdowem piłem tam z chłopami, bardzo było miło. Otóż tam metoda była taka, że siedziało się przy stole i piło się z jednego kieliszka. I ten kieliszek chyba nawet nie miał nóżki, to była tak zwana kulawka. I po prostu jedna osoba piła i przepijała do osoby po swojej lewej. Ta osoba piła i przepijała. I tak ten kieliszek wracał. Po 4-5 okrążeniach tego kieliszka, to była 50, nagle najstarsza osoba, jakaś taka ta, zaczęła mówić, trzymała ten kieliszek, coś tam. Nie wolno było kulturową, był zakaz kulturowy mówić tej osobie, dziadku nie pieprzcie, pijcie szybciej, prawda? Nie, trzeba było wyczekać. No, w końcu przepijał do kolei, kieliszek gonił i znowu trafiał na hamulcowego. A są takie naturalne restrykcje i to jest też bardzo ciekawa historia, właśnie alkohol, bo my najwięcej wiemy alkoholu. Alkohol na przykład to jest fantastyczne. Dlaczego młody człowiek, jak zaczyna pić z ludźmi, którzy są doświadczeni, upija się bardzo szybko? Dlatego, że będzie bardzo doświadczeni, to już po prostu mają zaktywizowane enzymy, które niszczą alkohol, dehydrogenazę alkoholu i dehydrogenazę aldehydu octowego i te osoby mogą pić dużo, dlatego, bo im szybko ten alkohol się spala. Natomiast przyjdzie młodzik, chce pić równo szybko jak starzy, a musi pić, bo inaczej karniaka będzie miał pić, no i oczywiście upija, no i radość oczywiście starszych, prawda, z tego powodu. Odpowiedź mnie satysfakcjonuje, bo jakby tutaj ukrytym pytaniem było, czy decydujący jest to taki skrajny redukcjonizm biologiczny, ale jak słyszę, że nie. Zasady społeczne oraz innego rodzaju kulturowe także są ważne. Wszystko tkwi w mózgu, a mózg to jest nie tylko biologia, ale tak samo i kultura. Ja tylko mogę dodać, że są takie koncepcje biosocjologiczne, że każde tabu kulturowe miało kiedyś jakiś taki realny, konkretny powód, tyle że po setkach lat ten powód albo znikał, albo przestał być istotny, albo nikt nie wie, skąd się to wzięło, natomiast tabu funkcjonuje dalej i po to, żeby funkcjonowało, musi być trwale bronione. Także to jakby powód do tego, że też, żeby sprawdzać, czy w jakimś takim... Gdzie jest racjonalny sens, tak, dokładnie, w rzeczach, które nam się wydają absolutnie idiotyczne. Idiotyczne, tak. Proszę bardzo, tam z tyłu ktoś się zgłaszał. Tak, proszę. A! Jeśli ktoś chciałby jeszcze, to bardzo proszę jakiś sygnał. Ja chciałbym poruszyć sprawę, która tutaj nie jest dyskutowana, mianowicie o gospodarczym wykorzystaniu marihuany, tej konopi. Między produkcja worków, cementu. Słyszałem taką historię, że wprowadzenie zakazu używania konopi w Stanach jest związane z wojną między plantatorami konopi a plantatorami bawełny.
Coś w tym było na rzeczy i potem nagle w czasie II wojny światowej zaczęto bardzo gwałtownie tak propagować sadzenie konopi, bo okazało się, że zaczęło brakować materiału właśnie na worki i na liny. Także wszędzie gdzieś tam jak wchodzi w grę, w ogóle jak mówimy o konopiach, to powiedzmy sobie pierwsze, konopie były straszliwie ważne dla człowieka, przede wszystkim przez to, że były liny, nawet nie materiał i tak dalej. Żeglarstwo, poznawanie świata, prawda? Liny do wieszania dilerów, tak samo, prawda, i przestępców. Ale lina... Czarownica się palono, nie wieszano, topiono może. Ale w każdym razie lina, ta konopie były niesłychanie użytecznym materiałem. Naprawdę, takie... Towar strategiczny. Co? Towar strategiczny. To był towar strategiczny w pewnym sensie. I rzeczywiście, ale w ogóle, jak my się przypatrujemy na to, bo... Skąd się w ogóle wziął, jak tak pan już powiedział, o tym ekonomicznym aspekcie, prawda? I, bo oczywiście zawsze można coś próbować robić, tak z makiem na przykład, nagle się robi ten mak przem. Kotomakowiec nie jest teraz tak smaczny, jak był, prawda? No ale kompoty ludzie nie robią, prawda? No ale pewno też w tej chwili tak nikt nie robiłby kompotu, bo zawsze można dostać. No ale nie o to mi chodziło, tylko po prostu rzeczywiście te takie różne restrykcje, te rośliny i tak dalej, one, natomiast bardzo ładna była taka książka, bardzo taka teza doktorska w ogóle o konopiach w Biblii, ona była robiona, mi w tej chwili uciekło nazwisko pani, która robiła doktorat w Warszawie w latach 30. I ona potem była wydana w Stanach Zjednoczonych, ta pani też szczęśliwie przed Holokaustem jeszcze wyjechała. Bardzo sensowne, właśnie o konopiach w Biblii, jak one tam były stosowane. No to nie, właśnie... nie chodziło o liny, tak? Nie chodziło o liny, ale chodziło między innymi o płótno. Chodziło między innymi o płótno. A, to chyba, że tak. Bo... Natomiast o co chodzi? Że w ogóle te całe sprawy narkotykowe, tam jest straszne, tam są straszne pieniądze. Ten tak zwany narkobiznes, czyli pieniądze, które idą z nielegalnego obrotu narkotykami, one, to jest, nie wiadomo, czy to jest drugi czy trzeci przemysł na świecie. Zbrojeniówka, nafta i narkotyki, tak szacują, przynajmniej Amerykanie, to są trzy największe biznesy. I teraz, ktoś twierdził, że to jest największy jakby kanał pieniędzy na amerykańską giełdę. Także. Ale tak samo na przykład w Rosji. Tak samo w Rosji, przecież Rosjanie, ich przepis robią wszystko po to, żeby jak najwięcej osób uzależniało się od morfiny. Tam nie wolno stosować metadonu na przykład, a metadon, no stosowanie tam więcej, propaganda metadonu jako środka zamiennika, tak? Jest zagrożona więzieniem. Prawda? I to ewidentnie tamci działacze rosyjscy mówią, że to jest rzecz należy mafii, ponieważ mafia głównie, akurat nie sowiecka mafia, czy radziecka mafia, nie, rosyjska w tej chwili, ja za stary jestem, rosyjska mafia, federacyjna, tak. Oni tam głównie, tam jest morfina, tam jest opium, prawda, bo to są, te opiumowe pola tam są blisko, w ogóle w różnych miejscach na świecie różne narkotyki są różne. Stosowane, prawda? Na przykład w Stanach Zjednoczonych kokaina jest tania, bo dostęp do kokainy jest bardzo prosty, prawda? W Europie znacznie tańszy jest amfetamina, dlatego, bo to jest... Ten... Mamy dobrych chemików. Mamy dobrych chemików i no, bardzo często... Tam są pola opiumowe. Nie tylko, bo tak... Tak, ale oni tak samo są blisko tego złotego trójkąta, prawda, opium. Także w ogóle stary świat idzie bardziej na opium, prawda, bo to też powiedziałeś, opium to jest narkotyk starego świata. A kokaina i nikotyna, narkotyk nowego świata. Teraz kultura trochę to przemieszała i wszyscy mamy, ale no w ogóle bardzo ciekawe, bo jak się bada w tej chwili, jakie substancje psychotropowe są używane w Ameryce Łacińskiej, bo Europa już była na tyle stara, że myśmy wyeliminowali mnóstwo substancji psychotropowych, uważając, że są nie tak efektywne i w związku z tym zostaliśmy przy alkoholu, przy opium, przy haszyszu. Ale już na przykład bieluń, dziędzierzawa nie jest używany, prawda? Chociaż jest wszędzie dostępny i chwała Bogu, że mało ludzi o tym wie, dlatego, bo zwłaszcza młodzież, może tam jest łatwo przydawkować do śmierci, prawda? Grzyby
psylocybiny, one nie są używane. Najstarszy narkotyk ludzkości, czyli muchomor czerwony, prawda, ten nasz normalny, on w ogóle jest to właśnie to stare tabu na muchomor czerwony, ponieważ on był używany wyłącznie w okolicznościach religijnych, jeszcze w Neolicie. To... I on był tak robiony, że nie wolno go było używać poza tym. Do dziś dnia ludzie najbardziej boją się muchomora czerwonego, który jest, można spokojnie, tak pół szklanki sobie tego, prawda, pół filiżanki zupy takiej zjeść. Natomiast żrą muchomor sremotnikowy, który zabija, jak już się zje wielkości orzecha. Ładnie wygląda. Myślę, że muchomor sremotnikowy został przeklęty razem z wiarą Słowian i jakby target się skończył. Znaczy nie ma rynku, nie ma muchomora. Znaczy jest muchomor, ale proszę bardzo, ktoś jeszcze... Proszę, tak. Ja jestem studentem drugiego roku neurokognitywistyki i mam pytanie do pana profesora związane z tym, że kiedy uczyłem się w układzie nerwowym, właśnie pan profesor poruszył nazwisko Huxleya i stąd odesłałem, znaczy, że tak powiem, zostałem odesłany do pewnego, można powiedzieć, naukowca i aktywisty, Terence McKenna on się nazywa, na pewno pan profesor go kojarzy. I on jest propagatorem takiej teorii, że ta teoria jest związana z teorią ewolucji, że skok cywilizacyjny, czyli po prostu brakujące ogniwo ewolucji, tak? Między jednym gatunkiem a drugim. Niezbyt znam dogłębnie tę teorię ewolucji, jak to, o który etap w rozwoju chodzi. Jest związany z tym, że kiedy byliśmy prostszymi formami i schodziliśmy z drzew, właśnie w związku z tym, że odchody zwierząt znajdowały się właśnie również w tych rejonach, wystąpiły tam, pojawiały się tam grzyby z psylocybiną i właśnie... Grzyb psylocybę było właśnie tak, taki. I w związku z tym, że studiuję neurokognitywistykę, chyba pamiętam, że czytałem coś, że procesy poznawcze, jakby bardziej złożone procesy poznawcze, które jak wiemy są między innymi związane z większym pobrudzeniem kory, tak? I złożeniem tych struktur też, czy można to jakoś powiązać po prostu ze stosowaniem środków psychoaktywnych, jak to odnieść po prostu? To znaczy, ja sądzę, że tak, jeżeli chodzi o w ogóle rozwój człowieka i umysłu, tam jest mnóstwo teorii, czyli dla mnie oczywiście taką rzeczą, która wygląda, że naprawdę człowieka uczłowieczyło coś, to uczłowieczyła jedna mutacja takiego genu FOX2P, która spowodowała, że staliśmy zdolni do syntaktycznej mowy. To nie była żadna kwestia żadnych chemikaliów, coś takiego, że po prostu zaczęliśmy nie tak jak zwierzęta posługiwać się sygnałami dźwiękowymi bez tego, tylko zaczęliśmy mieć mowę zdaniami. Po prostu z pewnej ilości elementów możemy stworzyć nieskończoną ilość zdań. I tę zdolność, tej zdolności nie posiadają małpy. Małpy próbowano uczyć, małpy mogą bardzo ładnie coś powiedzieć. Taka tam gorica mówi, mimi dziś smutna, czy coś takiego, ale nie mówi zdaniami. Zdaniami, jeżeli cokolwiek mówi poza ludźmi i może ptakami, ale ptaki to jest coś tak dziwnego, że w ogóle wolę na ten temat nie mówić, to delfiny. Delfiny wydaje się, że tak samo porozumiewają się te pieśni delfinów, to wydaje się, że nagrania ich wskazują na to, że jest mowa syntaktyczna. A więc człowieka na pewno to uczył. Co było tego przyczyną? Też nie wiadomo. Na przykład to jest w ogóle, dlaczego neurobiologia jest fascynująca? Bo co roku jest jakieś nowe, kompletnie zaskakujące odkrycie. Na przykład w zeszłym roku odkryto, że właściwie mózg ludzki od mózgu szczura czy myszy różni się nie neuronami, które mają tak samo, ale komórki glejowe. Że pewien typ komórek glejowych, astrocyt, przeważający typ, u człowieka jest znacznie większy od misiego i że to jest, ale co jest ciekawsze, jak zrobiono teraz właśnie w marcu zeszłego roku, czyli rok temu ukazała się praca, jak przeszczepiono grafty tych prekursorów, tych astrocytów z mózgu noworodków do myszy, to te myszy nagle stały się znacznie inteligentniejsze, znacznie lepiej zaczęły rozwiązywać pewne zagadnienia czy coś takiego, więc nagle wydaje się, że ta specyficzność człowieka, co chwilę znajdujemy coś nowego i mam nadzieję, że to się potwierdzi, ale wygląda wszystko na to bardzo sensownie zrobiona praca. Także to jest fascynujące, bo w każdym roku, ja wiem, ja jestem nieszczęśliwy, co roku muszę zmieniać wykłady. Ja nie mogę jak profesor literatury starożytnej, prawda, mieć jeden cykl wykładów, który już mogę tam mówić przez 17 lat, tylko tu co roku, prawda,
najgorsze jest to, że muszę znaleźć co wyrzucić, dlatego, bo tyle tych nowych rzeczy, przychodzi. Więc wracając do tego, jak wyglądały, czy te, jaka było dokładnie znaczenie tych które Huxley i Lilly, oni rzeczywiście byli zwolennikami tego, że te środki psychotropowe bardzo, ja sądzę, że właśnie to jest tak, jak pan trochę powiedział, że one powodowały, ułatwiały burzę mózgu, one ułatwiały tworzenie pewnych skojarzeń, bo faktem jest, że my właściwie w tej chwili, oczywiście masowo używamy takiego środka psychotropowego, jakim jest kofeina, prawda? To jest jeden z najpopularniejszych i to w ogóle nie jest uważane. Panie profesorze, bo jeszcze zakażą, także co? Bo jeszcze zakażą. Nie. Tego, tak samo jak samochodu nie zakażą, tak i tego też nie. Chyba. Ale pocieszyłby pan profesor. No ja wiesz, no, ja mam nadzieję po prostu, że pozwolą nam coś, na coś więcej niż dotychczas nam pozwalają, bo to jest fantastyczne. A zwracając do tego pańskiego, bardzo wiele jest takich test, ale tutaj bym powiedział, że może to nie, gdybym miał coś się sprzeciwiać z ludźmi, którzy tam mówią, tam powiedział, to dlaczego to nastąpiło u człowieka mądrego, homo sapiens, a nie nastąpiło u neandertalczyka, który rozwija się między w taki sam sposób, tak samo zszedł, tak samo tego, bo człowiek przez pewien czas tylko neandertalczyk dominował, potem człowiek. Także coś stało się, ale a człowiek nalał neandertalczyka właśnie dlatego, że się stał mózg, tak jak mówiłem, dzięki sztuce, taki bardziej fleksybilny, bardziej elastyczny. Także, ale to nie znaczy, że to się nie mogło dołożyć do tego, a być może większa elastyczność mózgu ludzkiego spowodowała, on sięgnął po coś, po co neandertalczyk, który szedł standardową metodą, po prostu w ogóle nie sięgał. To jest tak samo, że jedni robią dokładnie tak, jak robili rodzice, dziadowie i pradziadowie, a drudzy szukają nowych rzeczy. Także nie wykluczam tego, ale też nie jestem pewien, że tylko jedzenie grzybów z owoców zwierzęcych zrobiło nas człowieka. To mi się wydaje takie. Jeszcze mało godne. Podejrzewam, że jeszcze gotowane mięso, ale to ten. No, oczywiście. Tak. Znaczy, jeszcze może jedno pytanie, żeby nie przedłużać jakby dzisiejszej. Nie. To może dwa pytania, tak? Może dwa pytania i będziemy kończyć, żeby pan profesor też miał chwilę odpoczynku po dzisiejszym dniu. W końcu nie co dzień jest się człowiekiem roku, także ten. To prawda. Ale raz, dobrze, raz, jedno pytanie, potem pani, tak? I na tym będziemy kończyć cykl pytań i dzisiejsze spotkanie, nie ostatnie. Chciałbym zapytać pana profesora o zjawisko flashbacków, o którym pan parę minut temu wspomniał. Na czym ono polega i jakie są jego podstawy? Tak, dokładnie. Mamy oczywiście opis, to znaczy nagle ni stąd, ni zowąd przeżywamy jeszcze raz stan taki, jaki mieliśmy, kiedy byliśmy pod wpływem substancji halucynogennej. To głównie jest przy LSD. Nie bardzo wiemy, skąd to się bierze, dlatego, bo akuratnie przy wielu substancjach my możemy dość dobrze mieć wyniki badań ze zwierząt. Z halucynogenami jest gorzej. Ja wprawdzie opowiada się historię, że na przykład pies pod wpływem LSD zaczyna łapać nieistniejące muchy, czy coś takiego. Ja miałem takie doświadczenie, że szczur po podaniu LSD i tryptofanu, ruchliwość badaliśmy wtedy i ruchliwość wyglądała, że jest dokładnie taka sama, szczur tak samo biegał w klatce, ale ja zrobiłem to, czego nie powinien robić prawdziwy uczony, czyli zostawić szczura w klatce i mu nie przeszkadzać, tylko poszedłem, żeby zobaczyć, jak szczur się zachowuje. On biegał tak samo szybko, tylko że biegał do tyłu. I gdy był dobrym, porządnym uczonym, to powiedział, że nie było żadnej różnicy w zachowaniu, bo tyle samo licznik nacykał, prawda? Więc to wskazuje na to też, że ja nie lubię medycyny opierającej się na dowodach, ja nie lubię takich, ja uważam, że trochę inwencji jest potrzebnych. No i teraz, więc te flashbacki, natomiast wiadomo, że nagle człowiek przeżywa nagle jakiś, zwłaszcza jeżeli się ma, bo tak, bo z LSD można mieć albo good trip, albo bad trip. I good trip to zwykle o tych flashbackach się mówi, natomiast bad trip, że nagle mi się zjawia koszmar, czy jakiś przeżyty znowu najadę. Ja sądzę, że mechanizm tego polega na tym, że to wrażenie było tak silne, to znacznie silniejszy efekt niż efekt w czasie snu, bo w czasie snu, to jest bardzo ciekawe, jak mam nawet duże koszmary senne, to zmiany na synapsach, a dzięki zmianom na synapsach utrwalają się tam ślady pamięciowe, są szalenie, są minimalne. I dlatego większość osób nie pamięta snów, albo zapomina w przeciągu
dwóch, trzech minut po obudzeniu się właściwie znika, prawda? Jest niewiele osób, które potrafi pamiętać swoje sny. A jeżeli tak jest, to może być niezupełnie normalne. Natomiast, ale znam takie osoby. Natomiast, ale ja do nich nie należę. Ale natomiast właśnie, chyba właśnie te halucynogeny, ponieważ te ścigania niechemiczne, one mogą prowadzić utrwalone pewne szlaki synaptyczne. Teraz nam się tak wydaje, że pamięć polega na tym, że nam się pewne szlaki udrażniają. Synapsa silnie pobudzona ma łatwiej przepuszcza sygnały. I prawdopodobnie, ja bym tak sądził, że ten flashback się stąd bierze. Bieda polega na tym, że na razie u zwierząt w ogóle nie mamy, jak gdyby nie wiemy, jak to jest, bo w ogóle te halucynacje zwierzęce, my głównie się opieramy jednak na z ludziach. U ludzi, nawet jeżeli to obserwowano, to te flashbacki trwają krótko. I w związku z tym nie mamy czego złapać taką osobę, wsadzić na przykład do tomografu komputerowego, prawda, zrobić skan mózgu i zobaczyć, co się dzieje. Także wiedza w tej chwili jest tylko taka opisowa, ale nie ulega wątpliwości, że to u części osób następuje ponowne przeżycie jakiejś historii. No i nic więcej dokładnie nie mogę powiedzieć. Jak tak dużo mówię, to znaczy po prostu odpowiedź najlepsza, bo my nie bardzo wiemy. Nie podobna, ale to nie jest ta rzecz. I my nie bardzo wiemy, skąd to się bierze, ale wiemy jedną rzecz, że osoby, które często raportują, że mają déjà vu, mają równocześnie objawy padaczki. Niewielkie objawy padaczkowe. I teraz tu można by powiedzieć całą olbrzymią historię o fantastycznych rzeczach związanych z padaczką. Bo padaczka to jest pobudzenie mózgu do bardzo wysokich stanów. I na przykład mówi się, jest pewien taki typ padaczki, to jest padaczka ekstatyczna albo padaczka Dostojewskiego, w którym nagle człowiek czuje, że się łączy ze wszechświatem, ma objawienia, ma coś tam i przez długi czas nie bardzo było wiadomo, skąd to się bierze, ale były takie raporty. I w tej chwili wiadomo, to łączono z padaczką skroniową. To było bardzo ciekawe, bo w ogóle wydaje się, że padaczka skroniowa, ona jest na przykład związana z objawieniami religijnymi. Proszę zauważyć, do padaczki bardzo często dochodzi na dużych wysokościach, dlatego, bo tam następuje zmiana poziomu endorfin i w związku z tym właśnie mamy większą podatność na ataki epileptyczne. Przyznaję, że wszystkie wielkie objawienia religijne są na wysokich górach. Tak, Atos, Synaj, Mahomet, wszystko, a więc to coś tam jest. Ale teraz zrobiono takie badania, to była szwajcarska badaczka, miała pacjenta, bo wszyscy mówili, że to jest padaczka skroniowa. Tymczasem okazuje się, że to nie jest z kory skroniowej, tylko znacznie głębiej znajdującej w mózgu kory wyspowej. Kora wyspowa, ona jest niewidoczna, bo ona się znajduje, jak tak mózg, to ma takie dwie, prawda, takie półkule i tam na wewnętrznej stronie na styku tam jest ta kora wyspowa. I teraz okazało się, że ona zobaczyła, że osoby, które tam mają guzy nowotworowe, to one mają ten typ padaczki. Ona znalazła tego faceta, który miał objawienia, gdyby rzymali jak święta Teresa Sabilla, dokładnie to samo, prawda? Właśnie zniknęło oczywiście po zoperowaniu tego mózgu. Także wydaje się, że tu po prostu mamy takie... I ja uważam, że to jest ta padaczka ekstatyczna, to jest fantastyczna historia. I tu mogę jeszcze powiedzieć anegdotkę, właśnie tak mówię, że wydaje się, że wszyscy wielcy, wielkie objawienia, wielcy prorocy, prawda? Święty Paweł, który typowo w ataku padaczkowym, prawda? Pokazuje mu się, Jezus mi, Pawle, co mi zrobiłeś, prawda? Ale na przykład święty, który pewno tu jest jeszcze mniej uznawany niż święty Paweł, mianowicie John Smith Jr., czyli założyciel kościoła mormonów, prawda? On tak samo miał właśnie takie padaczkowe, miał takie piękne właśnie teofanie, pokazywały mu się wielkie postacie, coś mu tam dawały i tak dalej, i tak dalej. A więc te padaczki ekstatyczne, ale to jest bardzo ciekawe, bo tym padaczkom towarzyszy tak zwany zespół Geschwinda. Ten zespół Geschwinda, on się tam właśnie charakteryzuje tym, że takie osoby są bardzo dużo albo mówią, albo piszą. Mają grupę wyznawców, nie potrafią być bez akolitów. Mają bardzo śmieszny stosunek do seksu. Albo są kompletnie abstynenci, albo dość rozwiązli. A więc na przykład Mahomet czy John Smith Jr. to był po tych seksualnych, prawda? Z kolei święty Paweł to był taki aseks i tak dalej, i tak dalej. Po czym, i tak mówiłem kiedyś na takim fantastycznym, co w ogóle fantazja w Polsce rzecz, w Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, gdzie tam naprawdę te genialne dzieci są zbierane. Ja tam miałem właśnie też taki wykład na ten temat i potem poszliśmy sobie pod drzewo i nagle panie profesorze, ale tak pan mówi, to czy pan Jezus nie miał zespołu Geschwinda? A ja mówię, słuchaj, mój drogi,
gdybym ja wysyłał mojego syna między dzikusów, dał mu najlepsze wyposażenie, jakie tylko może być. No ja uważam, że patarczka skroniowa i zespół Geschwinde to jest coś, co znakomicie wpływa na ludzki umysł i sam bardzo żałuję, że takich padaczek nie ma. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Na dzisiaj. Ja, chciałam się zapytać, czy zagrożenie nasion GMO, czy to się jakoś da zmiksować z konopią? I zagrożenie czym? GMO. Jakieś zagrożenie? Ja uważam, że GMO w ogóle nie powoduje żadnego zagrożenia. Przepraszam bardzo. Dlatego, bo to jest, że tak powiem, też jedna z takich handlowych, legend handlowych, prawda? Także, ale to byłoby co innego, bo proszę mi podać chociażby jeden przykład, żeby GMO cokolwiek złego zrobiło. Ja mogę podać taki przykład, panie profesorze. Ja podejrzewam, że jak nie będą mnie katować jeszcze przez jakiś czas reklamą firmy Farmio i kurami, które nie jedzą GMO, to nie wytrzymam, pojadę do prezesa i mu przyłożę. Jeden przykład z Monsanto, ale to nie jest stricte GMO, tylko ta firma, co robi... To prawa patentowe, prawa patentowe. Nie, to myślę, nie mieszajmy dwóch różnych rzeczy, to znaczy praw własności i takich czy innych ocen działania konkretnej firmy. Dokładnie. Z tym, znaczy, tak naprawdę, gdyby ktoś zajmował się historią żywności, to nie jemy niczego, co nie jest genetycznie modyfikowane, tylko te modyfikacje trwały dłużej niż 10 czy 20 lat. W zasadzie krzyżówy. Co ważniejsze, my ciągle jemy cudze genomy, prawda? Ponieważ ja nie jem mięsa ludzkiego zazwyczaj, no to w związku z tym ja zawsze jem cudze geny, prawda? I mam sobie, pozrzucam geny kapusty, geny cielątka, geny czegoś tam, prawda? Natomiast chciałem powiedzieć, że rzeczywiście są w tej chwili badania, które wskazują, i to jest bardzo ciekawa historia, że rzeczywiście na przykład niektóre geny mogą przeskakiwać bariery, tylko że nie ma z tego żadnego. Czy miał pan możliwość zjedzenia czegoś, co zawiera DNA i 30% twierdziło, że nigdy w życiu. Tak jest. A wszystkim też państwa, którzy nie widzieli, polecam film mojego wnuka pod tym Hydrofobia, który jest właśnie na moim YouTubie, znaczy na moim blogu można do niego wejść, który właśnie pokazuje, jak straszliwą, jak trzeba koniecznie zlikwidować posiadanie i używanie monotlenku diwodoru. Tak, to w ogóle mnóstwo osób zginęło od tego środka, także wracając do samobójstwa. I prowadzi do śmierci. Zawsze. Znaczy, wracając jakby do tematu, bo trochę od niego odeszliśmy, to wszystkim, którzy uważają, że należy wszystkiego zakazać i wszystkich różnych substancji, tak czy inne, aktywnych, zapraszam na wycieczkę po Czechach. Jest to kraj, który mimo wszystko funkcjonuje, nie jest daleko, nie odbyła się tam w ciągu ostatniego roku żadna rewolucja jak w innych krajach. Zwiększa mu się nawet produkt krajowy brutto, ale to chyba niekoniecznie dlatego, że dopuścili do aptecznego obrotu środki zawierające pochodne marihuany. W związku z tym może się okazać, że to nie jest największe zło na ziemi i tym akcentem może być... No ja bym jeszcze miał prawdziwi moraliści w Czechach, mogli być oburzeni, dlatego właśnie dobre prace badaczy czeskich stwierdziły, że rzeczą, która bardzo hamuje zjawiska pedofilii w społeczeństwie, jest dopuszczanie pornografii dziecięcej. Tylko że twierdzą oni, że po prostu to jest taki problem, bo to jest jakby wentyl bezpieczeństwa. Tylko prawdziwa pornografia dziecięca zawiera w sobie oczywiście element ewentualnego skrzywdzenia dziecka. I oni mówią, stosujcie komiksy, takie jak japońskie, i to jest jedna z lepszych metod walki. Będzie też o prawdziwym nieszczęściu XXI wieku, bo będzie o gender. 27 marca zmierzymy się z kolejnym olbrzymim problemem naszego kraju. Też w tej sali, 27 marca, czwartek, godzina 18. Zapraszamy, kto będzie miał odwagę spojrzeć gender prosto w oko. Oczy, zapraszamy. I dziękuję panu profesorowi, dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Oglądajcie się na YouTubie.